Za nami 23. edycja ogólnopolskiego konkursu piosenki Wygraj Sukces, która okazała się rekordową, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Z tegorocznej edycji z nagrodą Grand Prix do rodzinnego Sandomierza wrócił Jakub Mazur. Wygraj Sukces to konkurs wokalny, który cieszy się dobrą sławą w całej Polsce. Jego celem jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów. Do tej edycji zgłosiło się ponad 2,5 tysiąca młodych wokalistów. To naprawdę jest armia ludzi. Nie ma drugiego takiego festiwalu w Polsce, ale co najważniejsze, nie ma również w Europie. To jest festiwal, który daje możliwość wystąpienia właściwie każdemu, bo my dajemy im materiały, specjalne piosenki, które co roku wydajemy. Przez te 23 lata prawie 250 piosenek napisaliśmy właśnie dla młodych ludzi. Z odpowiednim tekstem, z odpowiednią harmonią, z odpowiednią skalą. Wszystko to po to, żeby oni chcieli śpiewać. I mamy tego owoce po tylu latach. Od kilku lat jest powyżej 2000, ale tak dużo jeszcze nigdy nie było. A do przesłuchań w Tarnobrzegu zakwalifikowało się tylko 120 młodych wokalistów. Decyzją komisji konkursowej 17 z nich zaśpiewało w finale. Poziom w tym roku jest bardzo wysoki i jest bardzo wyrównany przede wszystkim, więc naprawdę wczoraj mieliśmy bardzo trudne zadanie, bo każdy oczywiście miał swoje typy, tak jak mówię, naprawdę jest poziom na tyle wyrównany i wysoki, że długo walczyliśmy, żeby znaleźć taki wspólny konsensus. Ja z racji bardziej muzycznej, od tej muzycznej strony patrzyłem na i techniczne możliwości każdego wykonawcy i na emocje przede wszystkim, bo to jest ważne, żeby naprawdę widać u niektórych tutaj osób, które występują taką dojrzałość, świadomość już na scenie, co jest przepiękne. W ścisłym finale wokaliści prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich nie zabrakło również reprezentantów Tarnobrzega. Co to jest czułość? Nie pamiętam. Co to jest miłość? Nie wiem. Dzieci i śpiewających ja nie spotykam z Niemiec, z Francji, nie wiem, nawet z Czech czy Słowacji. One głównie są z Polski, Ukrainy, Rosji. To jest super zdolna ekipa europejska. I z tego się bardzo cieszymy, mamy bardzo zdolną młodzież. Marta, który raz bierzesz udział w konkursie Wygraj Sukces? Chyba czwarty, ale pierwszy raz udało mi się jakby zakwalifikować do koncertu galowego. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to już mój ostatni festiwal. Dlaczego w ogóle Wygraj Sukces? Co jest tutaj takiego, że przyciągnęło cię po raz czwarty? Bardzo fajna atmosfera, znajomi, których możemy zobaczyć nawet raz czy dwa razy w roku. I wysłuchanie tylu dobrych wokalistów. Po raz który przyjechałeś na Wygraj Sukces? Jestem tutaj pierwszy raz wziąłem udział w tym konkursie, no i udało się dojść aż tutaj, także jestem w szoku. A co cię skłoniło, żeby w tym roku właśnie po raz pierwszy przyjechać tutaj do Tarnobrzega na Wygraj Sukces? No 23. edycja, a ty dopiero teraz, pierwszy raz. Znaczy, jakoś w konkursy tak się nie bawiłem super często, ale moja nauczycielka śpiewu wysłała grupę, swoją grupę osób do tego konkursu, no i załapałem się też, także wziąłem udział i się udało nawet. Decyzją jury nagrodę Grand Prix 23. edycji konkursu Wygraj Sukces wyśpiewał Jakub Mazur, reprezentujący Sandomierskie Centrum Kultury. Na Wygraj Sukces przyjeżdża od 13 lat, dwa razy udało mu się dostać do ścisłego finału, a w tym roku po raz pierwszy konkurs wygrać. Widział cień nad jego odzorą, on był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimą nie zawróci. Nie zawróci rzeki biegu, nie. Od dawna śpiewasz? Śpiewam od 7 roku życia. A co najczęściej śpiewasz? Najczęściej śpiewam szeroko pojętą muzykę rozrywkową, ale kierunkuję swój styl w jazz i taki soul. A
przypomnij, albo powiedz tym, którzy nie słyszeli, co dzisiaj wykonałeś na finale Wygraj Sukces. Dzisiaj wykonałem piosenkę z repertuaru Mroza pod tytułem Szerokie Wody. Myślę, że opowiada super historię, bo jego tekst jest tak naprawdę modlitwą do Boga. I oczywiście sam sobie grałem na gitarze, także zrobiłem fajny aranż. Myślę, że pasuje jakby styl Mroza do mojego śpiewania. Gościem tegorocznej edycji konkursu piosenki Wygraj Sukces był Tomek Grdeń. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue and clouds so white, bright blessed day, and the night sky.